Hejka kochani, dziś zapraszam Was na filmik i wielki test. Zobaczymy, czy frezarka domowa do stóp się nam sprawdzi. Zobaczmy, co jest w opakowaniu. W opakowaniu są dwie tarki z dwiema końcówkami do stóp, urządzenie zasilające, czyli nasza frezarka, pilniczek i polerki oraz 10 wkładów do naszej frezarki. Zacznijmy od naszych tarek. Jak widzicie, są tutaj dwa wkłady takiego papieru ściernego i taki wkład metalowy. I zaczniemy od tego wkładu metalowego. Ja to się śmieję, że to jest taka jak tarka do sera, ale powiem Wam, że to nie jest ostre i na pewno sobie tym krzywdy nie zrobicie, ale bardzo dobrze usuwa nasz martwy naskórek. Sami zobaczcie, ile tego miałam. Kolejne końcówki to są te właśnie dwa wkłady naklejki papieru ściernego, które już nam ładnie jakby wykończą nasz pedicure stóp, samych stóp, bo zaraz przejdziemy do paznokci. I zaczniemy od pierwszej końcówki. Pierwsza końcówka jest do obcinania paznokci. Zobaczmy, czy w ogóle się sprawdzi. I już Wam mogę teraz powiedzieć, bo wiem, że się całkowicie mi nie sprawdziła. Musiałam użyć zwykłych nożyczek do paznokci, żeby obciąć swoje paznokcie. Kolejna końcówka jest to końcówka do skórek. I ta końcówka akurat bardzo fajnie... O, tu macie dźwięk. Ta końcówka bardzo fajnie pozbyła się właśnie takich tej martwej skórki na paznokciach, więc to mogę Wam polecić. Kolejna końcóweczka to też jest końcóweczka do skórek, która jakby je tak finiszuje, wygładza. I kolejna to już jest polerka taka do paznokcia, do wygładzenia wszystkich tam krawędzi. No i kolejna końcówka to jest taki właśnie pędzelek, który ma nam usunąć wszystkie skórki, pyłek niepotrzebny. Całkiem nieźle się sprawdził. Kolejną końcówką jest taki jakby taka polerka, to jest jak gąbeczka bardzo przyjemna, więc nawet mojej wikusi się tutaj nic nie wydarzyło, bo też chciała sobie spróbować. Taki troszeczkę zbędny gadżet. Kolejna to jest też taka już wykończeniówka, jeżeli chodzi o skórki, tak samo ta, ona też ma nam tak jakby wygładzić, przyciąć troszeczkę jeszcze tutaj skórki i paznokcie. No i ta polerka też się bardzo sprawdziła. Ona tak już właśnie finiszuje nam i wygładza paznokieć. A tak się przedstawiają moje stopy już z pomalowanymi paznokciami. No i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ja jestem jak najbardziej na plus takiej frezarki. Sądzę, że urządzenie na pewno się niejednej z Was przyda, chociaż możecie spokojnie bez tego żyć. Okej, ja już Was zapraszam do innych moich filmików. Buziaki, pa!